Cały czas przewracam oczami, bo zastanawiam się, co mogę powiedzieć, co nie. W każdym razie, jeżeli detoks będzie dostatecznie długi, to wtedy będzie taka możliwość, żeby zorganizować bardzo długą terapię. Organizujemy dla Ciebie 6-miesięczną terapię. Super, po wyjściu stąd, tylko tu musisz być 3 tygodnie. Dobrze. Pamiętaj, nie dobrze, tylko pamiętaj o tym. Dopiero 3 tygodnie. Ja sobie robię. Przed Natalią i przed nami jest jeszcze bardzo długa droga. Po kilkutygodniowym detoksie postaramy się zorganizować jej półroczną terapię, a po ukończeniu tej terapii będzie musiała po prostu zacząć normalnie żyć. Tak, mam na detoksie być 14 dni około, bo wszyscy tutaj tyle są. Alkoholicy są krócej, no bo 10 dni około. Uzależnieni od narkotyków 14. Mhm. Pytacie, co u Natalii. Może mogę już chyba powiedzieć, że Natalia jest już po detoksie. Ten detoks zajął troszkę mniej czasu, niż się wszyscy spodziewali. I to jest rzecz, która mnie niepokoi. Tych rzeczy, które mnie niepokoją, jest troszkę więcej. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku. Dlaczego Natalia nie jest już na terapii? Shane Nowak, to mnie to też bardzo zdziwiło. Natalia nie jest na terapii, ponieważ jej tę terapię skrócono. Miała to być terapia 14-dniowa, była tylko 8-dniowa, więc oczywiście to jest kpina, to jest żart. Zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę. Mianowicie musiałem przewieźć Natalię najpierw z jej domu rodzinnego do Warszawy. Tutaj miała wykupiony przez nas, drodzy widzowie, hostel na 3 doby. Zrobienie tych zakupów w ogóle byłoby niemożliwe, gdyby nie metoda redundancji. Zostały jeszcze fajki. Jakąś część tych książek, być może będziemy myśleli o tym, żeby jakiś cały nakład wydać tych książek. Być może skorzystamy z takich drukarni, które drukując książki jednocześnie zapewniają dystrybucję. Oczywiście to są druki płatne, znaczy my musimy zapłacić za druk. No właśnie. Brat i siostra. No właśnie, a to zdradzimy tę słodką tajemnicę, czy nie? Internetowi? No to mów ty. No właśnie, siostrzyczko. Taka relacja nas łączy jak brata i siostry i czasami tak do siebie właśnie mówimy. Prawda, siostrzyczko? Tak, braciszko. No, tak do siebie mówimy, uwielbiamy się, mówimy sobie wszystkie tajemnice. Czy jakieś filmy z N były reżyserowane? Wiesz co? Tak, one były reżyserowane. Zwłaszcza ten film, który był, kiedy chodziliśmy po Warszawie. Mianowicie, ty jednak robisz wielką krzywdę swojej mamie. Tak, robię krzywdę swojej mamie i naprawdę jest mi bardzo przykro z tego powodu. Inny sposób, ja tego się wczoraj nauczyłem i jestem w stanie każdą osobę licytującą sprawdzić w zaledwie w kilkanaście sekund. I te najwyższe oferty były od kont, które były założone 14, 7, 5 lat temu, czyli bardzo starych kont, na których nigdy nie było żadnej transakcji. Magdalena Szpilman, chcesz obraz? Bardzo prostą. Tutaj Leja ci cały czas podsuwa link do licytacji. Wystarczy, że wejdziesz i zalicytujesz. Jeżeli konto nie jest fejkiem, jeżeli ma ono swoją historię, a nie tylko datę założenia, to będziesz mogła w takiej licytacji wziąć udział. Więc po kolei. Do licytacji zostanie wykorzystane konto na Allegro, które założyłem bardzo wiele lat temu. Ono tam służyło do jakichś drobnych sprzedaży, takie tam używane książki sprzedawałem. Po prostu chciałem raczej zobaczyć, jak funkcjonuje Allegro, niż nie traktowałem tego jako źródło mojego przychodu. W każdym razie to konto, tam nie ma na nim w tej chwili żadnej transakcji, nawet żadnego komentarza, ponieważ po jakimś czasie te komentarze się wykasowują, więc przez ten okres takiej karencji, takiej bezczynności tego konta, ono się jak gdyby zupełnie wyzerowało. Niemniej ono jest.
Ta licytacja Natalii została strollowana, jak wiecie. Ja znalazłem sposób na to, żeby te trole również posyłam buziaki Małgosiu, żeby te trole wyrugować z tego środowiska i wyobraźcie sobie, że no, za ten trolling był odpowiedzialny jeden z portali, nie będę mówił jego nazwy, wiecie chyba o kim mówię. Ten trolling polegał na dawaniu absurdalnych ofert, tam nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. To wszystko jest związane z działalnością pewnego portalu, który po prostu hoduje takie relacje, takie reakcje. I tu nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ właśnie relacje z tej hejterskiej działalności, czy z tego trollowania tej licytacji ukazały się właśnie na tym portalu, więc nie ma wątpliwości, że to właśnie ci ludzie to robią. To nie jest tak, że my jesteśmy skazani na troli lub na hejterów. To nie jest tak. My mamy narzędzia walki z nimi. I uwierzcie mi, że jeżeli te narzędzia walki są skuteczne, tak jak to było na Allegro, to oni tam nie przychodzą po prostu, ponieważ wiedzą, że, no, że ich trud jest, no, ośmieszają się. No, wchodzi, licytuje coś, a za 3 sekundy jest zdjęty i nie ma licytacji. Podobnie jest i tutaj, więc to jest jedyna możliwość, żeby oczyścić to środowisko właśnie z takich zachowań. A to ciekawe, że to są te same osoby w koło Macieju, bo to też dzisiaj dostałem screeny właśnie z tej dyskusji, z tego portalu. I to ktoś mi powiedział, że to są ciągle tam jest 7 osób, które mają każde po 5 ników i po prostu cały czas nadają to samo. Kiedyś cię nie lubiłem, ale przekonałeś mnie do siebie. Bardzo dziękuję za to. Ja myślę, że kiedyś była bardzo silna presja niektórych internautów, żeby mnie nie lubić. I to bardzo wyraźnie teraz widzę, kiedy te rzeczy analizuję, a analizuję je w bardzo wiadomym celu i powodzie. I to bardzo wyraźnie widać, że po prostu to jest troszeczkę tak, że opinia jednej osoby jak gdyby jest wtłaczana do umysłów setek innych. Jeżeli mówi się coś złego na inną osobę, oczernia się tę osobę, to wtedy wszyscy inni tego nie weryfikują, tylko po prostu twierdzą, że tak jest. Jeżeli chodzi o serial prawniczy, Cling mam wątpliwości, czy go realizować, wiesz. To jest nieco dłuższa historia. Tu mogę zdradzić tajemnicę, że to nie jest tajemnica, że chcę robić kursy. Już obiecałem wam, że to będzie na pierwszy dzień wiosny. Będziecie mieli, tak jak to, co zapowiadałem wcześniej, będziecie mieli spektakl prawniczy, prokuratorski, ale nie tylko prokuratorski, również i jeżeli chodzi o roszczenia cywilne. No, przeczytałem bardzo uważnie ten dokument, jest on bardzo zasadny, owocuje w dowody. Taki plan, żeby na tych takich kursach online również rozwijać tematy prawnicze, ale takie bardzo ciekawe. To nie chodzi o to, żeby zanudzić widownię jakimiś artykułami prawniczymi, ale żeby po prostu uczyć was na przykład jak nie wpaść w długi albo jak się przed nimi bronić. Mam też bardziej kontrowersyjne tematy, bardzo takie ważne dla wszystkich widzów, ale na razie nie będę tego mówił. To są moje pomysły autorskie, więc niech na razie zostaną przy mnie. Więc być może, że takie kursy szkoleniowe, prawnicze się ukażą za jakiś czas, jak znajdę moce przerobowe. Natomiast w takiej postaci, w jakiej to robiłem, chyba nie chcę tego robić.
Więc Magda, przede wszystkim póki co możesz spać spokojnie w tym sensie, że to nie jest nakaz sądowy zapłaty. To będzie z waszych pieniędzy, tych, które są, mam nadzieję, jeszcze na zbiórce. Nie wiem, bo nie policzyłem tego wszystkiego. Przepraszam, biję się w piersi, ale też troszeczkę mam na usprawiedliwienie to, że te zbiórki zostały zamknięte i trochę mi to pokomplikowało sprawy. Nie jest to coś skomplikowanego, po prostu muszę usiąść na kilka godzin, to wszystko policzyć i gwarantuję wam, że to się stanie, to po pierwsze, a po drugie, że się wszystko będzie zgadzało. To co do tego nie ma najmniejszych pewności. A po drugie, że się wszystko będzie zgadzało. To co do tego nie ma najmniejszych pewności. Musiał wkrótce rozwiązać sprawę finansowania tego typu przedsięwzięć na kanale Jak to ogarnąć i to wszystko w swoim czasie się stanie, z tym, że to nie jest opieszałość z mojej strony, tylko to wynika z kilku rzeczy. O tym sobie będziemy rozmawiali innym razem, ale no w pewnym momencie będę musiał rozliczyć te wszystkie wydatki, które do tej pory zostały poniesione po to, żeby w jakikolwiek inny sposób pozyskiwać pieniądze na tego typu działania. Tak więc rozpoczynamy akcję pomocy bezdomnym. Czy zamierzasz też zostać w tej konwencji tak. pomocy? Tak, absolutnie. Plus robić tak, coś? Absolutnie. Okay, absolutnie. Dobra. Już od dłuższego czasu zapowiadam, że będę odchodził od tej formy działania, czyli od udzielania pomocy. I to jest bardzo ważne, że nie chcę po prostu przyjmować na swoje barki odpowiedzialności za inne osoby. To jest jeden z powodów, dla których chcę odejść, ale drugi powód od pomagania. Drugi powód jest taki, że ta pomoc doraźna ma moim zdaniem mniejsze znaczenie, ponieważ pomagamy tylko jednej osobie czy dwóm. Natomiast jeżeli ukazujemy problemy, no to wtedy pomagamy bardzo dużej grupie ludzi. Jacek, zrób zbiórkę dla Natalii, dziewczyna na to zasługuje. Więc jeżeli chodzi o zbiórkę dla Natalii, ja bym to postawił troszeczkę inaczej sprawę. Wydaje mi się, że zbiórka powinna być organizowana ogólnie na działanie, jakiekolwiek działanie, prawda? Nie powinna być dedykowana jednej osobie. Wyobraź sobie, że są ludzie, którzy chcą, zwłaszcza jeżeli chodzi o Magdę i Janka, wysyłać pieniądze bezpośrednio na moje konto, żeby im te pieniądze przekazywać, żeby do tego długu dokładać. Ja oczywiście tego nie mogę zrobić. No właśnie, przepraszam, jestem przeziębiony ciągle. Nie mogę tego zrobić i oczywiście tego nie zrobię. Nie mogę swojego prywatnego konta udostępnić, żeby ludzie wysłali pieniądze. Natomiast 600 zł dostaliśmy od Irenki z Bostonu. Pozdrawiam Ciebie, Irenko. Jak również Irenka przysłała jeszcze 300 zł na okulary dla Grześka. Jeszcze fan przysłał 200 zł już na moje konto bezpośrednio, ale to są pieniążki dla Natalki. Tak, panie Jasku, jakby pan od początku robił takie wywiady, to nie byłoby tego cyrku i zamieszania.
Wiesz co, to jest dobra uwaga. Już dobra, zauważyłem. To jest dobra uwaga i rzeczywiście masz rację. Moje działania był taki okres, że generowały no, tego typu zachowania, prawda? I wydaje mi się, że ja zrozumiałem to teraz i po prostu... Dobrze. No tak, twoja uwaga jest bardzo, bardzo słuszna. Tu mam od razu uwagę do Cola Light. Jasku, czy odniesiesz się kiedyś do zarzutów, jakie krążą wobec swojej osoby w internecie? Cola Light. Ten live jest poświęcony zupełnie czemuś innemu. No w ten sposób moglibyście nie pytać, nie wiem, o numer butów, o nie wiem, jakiś numer kołnierzyka czy tego typu rzeczy. To po pierwsze. Po drugie, ja o tym opowiadałem wielokrotnie. Wielokrotnie, więc po prostu obejrzyj inne filmy. Wypowiadałem się na ten temat też na innych kanałach. Więc ej, ogarnij się. Pytaj na temat, dobra? Wiesz, na moim kanale przez krótką chwilę, jak meteoryt, przewinął się dr Dredd, skończyła się nasza chęć współpracy na jednym zdjęciu, które i jednym wywiadzie przez telefon. Nagrałem z nim dwa materiały, ale ostatecznie dr Dredd nie zgodził się na opublikowanie ich, więc ja oczywiście to uszanuję. Jasku, dlaczego banujesz ludzi, którzy zadają jedyne pytania, nie używają wulgaryzmów? Beata, nie ja banuję, tylko banują moderatorzy według bardzo ścisłych wytycznych. Jeżeli pytanie jest uporczywe, natarczywe, natrętne, to takie pytania będą retoryczne, to ja takie pytania to nie chcę mieć, prawda? Więc jeżeli chodzi, to nie jest tak, że każdy może sobie zadać pytanie takie, jakie mu się podoba. Nie, tak wcale nie jest. No nie wiem, pójdźcie do kościoła i w czasie mszy zapytajcie o coś. Są pewne rzeczy, których się nie robi, tak? Stosuję taką zasadę, która się nazywa zasada góry lodowej. No, bardzo, bardzo śmieszne. Myślę, że wam się spodoba. Posłuchajcie. Myślę, że to jest taka zasada, którą każdego dnia można wdrożyć w życie. Czyli na przykład, no, na jakimś przykładzie takim może bardziej drastycznym. No, załóżmy, że znajdę u dziecka, dlaczego by nie, papierosa w teczce, w tornistrze, prawda? To ja nie robię takiego założenia, że kolega wrzucił, że przypadkiem tam wpadł, tylko ja sobie wyobrażam, że ja widzę wierzchołek góry lodowej, czyli ten papieros to jest 1/10 tego, co dzieje się naprawdę. Robię tego typu założenie. To pozwala mi na podstawie bardzo drobnych sygnałów oceniać sytuację. Spróbujcie właśnie w ten sposób spojrzeć na otoczenie. Jeżeli dochodzi do was jakiś sygnał, jakiś symptom, macie jakieś wątpliwości, to od razu pomnóżcie to w głowie swoje razy 10. Ponieważ taka część góry lodowej jest pod wodą, to jest to, czego wy nie widzicie.